Cześć, jestem Brigida i od 2 miesięcy nie kupiłam ani jednej rośliny. Usłyszałam taki pyk. Przyszedł i powiedział, masz kwiatka. Nie. Cześć, to Brigida i witam Cię na moim kanale. Tutaj chciałabym Wam od razu pokazać 3 prezenty, jakie dostałam od mojego męża, a więc 3 różne alokazje. Pierwsza to jest alokazja Poli, czyli ta, którą chyba wszyscy znają z Biedronek, Netto i tak dalej. Chyba każdy, kto zaczynał z alokazjami, zaczynał właśnie od niej. Tu jest alokazja Pink Dragon. Taka o. Na wyprzedaży za 10 zł. Ta jest, też była z wyprzedaży i ma tutaj widoczne 2 bulwy, z czego jedna Chyba żyje, nie? Mam nadzieję. Ogólnie tak, ja się nie znam na alokazjach. Ja zabiłam przynajmniej 2-3 alokazje. 2 właśnie widzę, że jeszcze żyją, chociaż o dziwo właśnie zauważyłam, że Azlani odrzuca właśnie jednego liścia. W każdym razie, nie znam się na alokazjach, więc dostałam od mojego męża 3. Jeżeli chodzi o ten cud, to ja w ogóle myślałam, że to jest jakiś anturium, a to wychodzi na to, że to jest alokazja Brisbanensis hybrid. Jakaś hybryda. W ogóle, no naprawdę, kto patrząc na to widzi alokazję, a nie anturium? Takie standardowe anturium. Tylko, że nie ma tych bolców, nie? Takich kolorowych kwiatuszków, listków. No, ewidentnie nie przypomina jedno drugiego. No ale postanowiłam, że je dzisiaj przesadzę. No i przy tym zrobię bałagan. Tutaj, nie wiem, czy widać, w każdym razie jest ziemia. Trudno. Mam taką tackę i nie zwracajcie uwagi, proszę, że to jest brudne, bo przed chwilą przesadzałam dubie. I efekty tego albo można już zobaczyć na kanale, albo zobaczyć je za jakiś czas. Nie wiem po prostu, jaką będę miała chęć montowania, w której kolejności. W każdym razie to jest tacka po dubi, ona jest lekko wilgotna, bo tu leżało podłoże, na którym ona się miała ukorzenić, a się nie ukorzeniała, więc jest to brudne. Ale jako, że będę zrzucać tu podłoże, które pójdzie do wywalenia, to się nie przejmuję, że tu jest tacka po poprzednim podłożu. Tak, myślę, że wszyscy to rozumieją. Wyjęłam sobie kilka takich doniczek, żeby przyłożyć, zobaczyć, która alokazja do którego. Wyjęłam sobie również moją drukarkę etykiet. Położę sobie przed sobą, tak żebyście jej nie widzieli. I będę od razu przenosić i w tym samym czasie będę je opisywać. Bo ja zapomnę, ja się na nich nie znam. I po prostu zapomnę. A tu pod sobą mam taki luźniejszy bigos. Nakładam rękawiczki, pamiętajcie o rękawiczkach. Kto lubi, kto nie lubi. Ja całe życie nie używałam rękawic, ale teraz pracuję w takim miejscu, że po prostu no w ogóle nie chcę mieć paznokci brudnych. Plus mam problemy z paznokciami, mi się strasznie łamią, kruszą. Więc takie szorowanie na pewno by nie było dobre dla nich. Tu jest takie o coś. Tu jest pokazane, że nie w cieniu, nie na słońcu, w półcieniu, nie jeść, nie mało wody, nie dużo wody, średnio wody. I powinno być ok. Dobra. No dobra, zaczniemy od tej pani. Myślałam, jak sobie tak układałam to, że zacznę od Poli, ale jakoś wzięłam pierwszą tą tancereczkę, więc zobaczymy, co ona ma w środku. Czy ona jest z nasion, czy ona jest z bulwy, nie mam pojęcia, ale widzę zdrowe korzenie tutaj na spodzie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Albo i nie musicie. W ogóle miałam takie postanowienie, bo w maju chyba nie kupiłam ani jednej rośliny. Tak mi się wydaje. I w czerwcu chyba, a jest połowa czerwca, chyba też nie kupiłam żadnej rośliny. I mam takie postanowienie, żeby przez te 2 miesiące wstrzymać się od kupna roślin. I kilka roślin dostałam, tak jak można było widzieć między innymi w tamtym filmie i dostałam też 3 rośliny od mojego męża. Ale dalej ja nie kupiłam żadnych roślin, więc takie wiecie.
Trzymam się. Cześć, jestem Brigida i od 2 miesięcy nie kupiłam ani jednej rośliny. Kto może się pochwalić takim wynikiem? Dobra, widzę już ten koszyczek cudowny. Cudowny oczywiście w cudzysłowie. Jest to koszyczek taki fizelinowy i tutaj mam takimi nożyczkami, które kiedyś służyły do obcinania skórek, paznokci czy czegoś. W każdym razie teraz już od dawna służą do obcinania albo suchych liści, albo takich koszyczków. Jeżeli by to była maranta, paproć, to ja bym machnęła na to ręką i bym się nie przejmowała, ponieważ one służą. Rośliny wilgociolubne lubią mieć wilgoć wokół korzeni. Jednak rośliny cebulowe, płonczowe, jakkolwiek to nazwać, między innymi takimi są na przykład alokazje, które mają cebulę albo kłącze, albo jak to nazwać. Podobnie na przykład filodendrony, to mają takie po prostu grubsze korzenie. Ale takie rośliny, które nie lubią wilgoci w korzeniach, takiej mocnej, też nie lubią takich koszyczków, bo w tych koszyczkach znajduje się startowa ilość podłoża, ale podłoża produkcyjnego, które bardzo chłonie wilgoć i które jest super, jeżeli się ukorzenia rośliny, jeżeli się je rozmnaża na początku w szklarni, w której jest dużo słońca i dużo nawozów. Ale w momencie, kiedy mamy sytuację domową, kiedy nie stoi na macie grzewczej, kiedy nie ma lamp non-stop i kiedy nie ma aż tak dużo nawozów, to może to być tragiczne w skutkach. I owszem, ten koszyczek powinien się rozłożyć, ale jak wskazują na to badania, zwłaszcza przeprowadzane przez nas samych w domu, jakiś czas temu przesadzałam roślinę po roku, w którym właśnie tylko nacięłam ten koszyczek, to był filodendron, nie chciałam zniszczyć wyrywaniem korzeni, więc tylko nacięłam i wyskubałam to podłoże z pomiędzy korzeni, no to po roku dalej był mniej więcej w tym samym stanie. Więc on tak szybko aż nie rozpada się, nie rozkłada. Ma bardzo ładne korzenie, zdrowe, jaśniutkie. Ogólnie takie jasne korzenie świadczą dobrze o roślinie. Chyba, że jest roślina, która ma ciemne korzenie. Nie wiem, jaka to jest, ale ogólnie jasne korzenie są super. Ciemne korzenie, takie maślące się, nie są super, bo znaczy, że coś się dzieje w korzeniach, ale właśnie takie, które zwłaszcza już tutaj zrobiły takie kółeczko, znaczy, że one naprawdę fajnie rosną i w teorii nic im się nie dzieje. Ja tym patyczkiem, pałeczką metalową staram się tak delikatnie wchodzić, tak jak mi tutaj wchodzi, tak? W ten sposób usuwam nadmiar podłoża, wchodzę między korzenie i nie powinnam ich wyrwać albo wyrwać znacznie mniej niż takim standardowym skubaniem. Ale najlepsza metoda to jest taka metoda naprzemienna, czyli tam, gdzie jest lekko odsypuje, to można palcami poruszać, a jak już jest trudniej, to wtedy właśnie wchodzi pałeczka czy jakiś inny patyczek drewniany. Ja Wam kiedyś mówiłam, że ja lubię te metalowe pałeczki, dlatego że je można umyć, je można zdezynfekować i się nie przejmować, że na przykład nie wysuszymy dobrze i zgniją, albo taką pałeczką drewnianą przejedziemy przez jakieś jajeczka i to zbierze jajeczka takie, jakichś robaczków, tak? Albo że na przykład nam zbutwieje, albo przejdziemy przez jakąś zgniliznę i to nam zostanie. Jak tylko mam wrażenie, że na przykład ona jest brudna od, powiedzmy, chorej rośliny, to wystarczy, że przetrę ją szmatką z alkoholem lub bez. Nawet umyję we wrzątku, w wodzie z mydłem i wszystko będzie ok. Nie wiem, czy to widać, ale tutaj właśnie sobie tak nacinam najpierw tam, gdzie widzę, że nie ma korzeni. Podstawową zasadą w takich roślinach jest a. pozbycie się jak najwięcej ilości podłoża produkcyjnego i b.
uszkodzenie i pozbycie się jak najmniejszej ilości korzeni. Oczywiście przy takim skubaniu, wyrywaniu uszkodzą się zazwyczaj te najcieńsze niż te najgrubsze, ale je też najmniej widać, najmniej widać uszkodzeń, bo jak nam odpadnie taki duży, tłusty korzeń, no to go widać, a jak takie niteczki, no to też tak nie widać, czy one odpadły teraz, czy to jest jakieś włókno kokosowe. A te właśnie najcieńsze korzenie służą właśnie do pobierania wody. I przez takie uszkodzone korzenie mogą być różne patogeny z podłoża, roślina cała może zacząć gnić, niezależnie od tego, czy to jest mały korzeń, czy duży. Ale te właśnie, te najcieńsze błosowate służą głównie do pobierania wody. To tak jak jest z naszymi żyłami, że takie duże żyły, tętnice służą do przeprowadzania krwi, a te najcieńsze tętniczki, naczynia włosowate służą do wymiany gazowej. Między takimi grubymi ścianami nic nie przechodzi. To jest taka po prostu autostrada. A do tego, żeby wjechać do domu, to trzeba wjechać na taką malutką uliczkę z autostrady. Nikt do domu nie wjedzie. I to tak samo wygląda mniej więcej w tych grubych korzeniach. W nich raczej nimi nikt nie pobiera, żadna roślina nie pobiera tak dużej przede wszystkim ilości podłoża, ilości wody. No wiadomo, że trochę tam pobiera, ale jednak mniej. One służą głównie do podpierania się i do wytwarzania tych mniejszych, drobniejszych korzonków. W ogóle jak sobie tak skubię już, to chciałabym Wam powiedzieć, przypomnieć może, a może nie dostaliście informacji, że na mój kanał wleciał całkiem niedawno film z pierwszą częścią moich rozmyślań na temat asertywności, tego, czy ona jest w ogóle potrzebna, jak się jej nauczyć, skąd brać przykłady. I jeżeli macie chęć posłuchać mojego zdania, może wypowiedzieć się samemu, to zachęcam właśnie do wejścia w ten link i wypowiedzenia się, bo ja wiem, że na temat roślin kolekcjonerskich, niektórych roślin moje filmiki będą miały fajniejszą oglądalność, a właśnie takie filmy pogadankowe mają słabszą, ale myślę, że mimo wszystko warto. Warto od czasu do czasu nie patrzeć tylko na to, jakie nowe rośliny można sobie znaleźć albo jak je przesadzić, ale właśnie tak pogadać o czymś takim bardziej przyziemnym, jakim jest asertywność. Możecie na przykład tam dać mi jakieś tematy na kolejne filmy. Myślę, że taki film z pogadankami pojawi się nie częściej niż raz w miesiącu, no bo wiadomo, że to trzeba mieć przemyślenia jakieś większe niż takie z dnia na dzień coś, bo ja lubię najpierw sobie to przemyślić, przetrawić, a dopiero potem podzielić się z tym. Jeżeli widzieliście kiedykolwiek, jak przesadzałam rośliny po raz kolejny, tą samą roślinę, jeżeli kiedyś przesadziłam z podłoża produkcyjnego, w którym się właśnie w ten sposób męczyłam, już męczę się nie wiem ile, 10 minut, a porównacie z przesadzaniem po raz kolejny, czyli już z bigosu, mniej lub bardziej luźnego, to jest coś zupełnie innego. Tam się wyciąga roślina już praktycznie czystą. Ewentualnie można troszeczkę pomasować, troszeczkę otrzepać i już jest przesadzona, dosadzona. A tutaj to jest po prostu skubanie i nie wiem, czy to jest podłoże, czy to są korzonki. Jeszcze gdybym miała kosz, to bym o ścianki kosza tak otrzepała, ale nie chcę sobie zrobić aż tak dużego bałaganu tutaj i majtać tym. Ale właśnie takie otrząsanie, nawet delikatne, sprawia, że tutaj dużo tego podłoża produkcyjnego się obsypuje. I ja to tak skubię. Ale warto, naprawdę warto. Chociaż raz. I właśnie widzę, że to było chyba wysiewane z nasion, bo tutaj nie ma bulwy. A skoro to jest alokazja, a nie anturium, chyba że dacie mi znać, że ktoś to źle podpisał i to jest anturium, bo ja się na nich kompletnie nie znam.
znam, wiecie, z nazwy, z widzenia bardziej jakieś takie najbardziej popularne, a to, no na moje oko, to jakiś Anthurium, ale że podpisany jako Alocasia Hybrid jakaś tam, no to myślę, że może tak to jest. W sumie ja kiedyś nie umiałam rozróżnić Alocasii i Anthuriów, bo na przykład takie najpopularniejsze Anthurium clarinervium bardzo mi przypominało Poli. I nie wiedziałam, na początku takiej mojej przygody, nie wiedziałam, co kto pokazuje. Teraz już oczywiście jestem w stanie je rozróżnić, ale właśnie takiej, no nie wiem, co to jest. Dajcie mi znać koniecznie, czy to jest to, co jest opisane. I spójrzcie, jakie piękne korzenie, naprawdę piękne korzenie. Są podobnej wielkości korzenie, jak i bryła ta zielona. Zostało mi jeszcze odrobinę tego. Koszyczka. I ona naprawdę przepiękna. No i samo to, że tutaj nie ma tej bulwy, tej cebuli, z której wyrastają standardowe, no ale może to jest albo z nasion, albo coś. No w każdym razie jeszcze nie ma bulwy, tej cebuli, ale ma bardzo ładne korzenie, przepiękne, naprawdę. Które na początku były poplątane, ale teraz no, mogę przeczesywać jak włosy. I jeżeli tutaj się spojrzy, to praktycznie nie ma korzeni. No i jakieś tam pojedyncze włoski oczywiście, że są, ale to równie dobrze może być te, które, tak jak nasze włosy, jeżeli zapleciemy w warkocze albo dołożymy warkoczyki, takie dready i zostawimy na przykład na miesiąc, a potem, czy na ileś, nie wiem kompletnie na ile się zostawia, na ile tygodni zostawia się te sztuczne włosy. W każdym razie, jeżeli je rozplączemy i zaczniemy czesać włosy, no to wypadnie sporo naszych. Ale czy one zostały uszkodzone przez ściąganie tych sztucznych włosów? No nie, one i tak by wypadły, tylko siedziały, bo były wplątane. I podobnie właśnie może być z tymi korzeniami. Część mogła mi ja uszkodzić, a część po prostu odpadło, bo taka jest kolej rzeczy w naturze. I zobaczę, czy do tej... Ta będzie za mała. Może ta? Nie, wydaje mi się, że ta też będzie za mała. Ta będzie w sam raz. O, tutaj korzenie będą się troszkę opierać, no ale nie wsadzę jej do doniczki osłonki storczykowej, dlatego że ma takie długie korzenie, tak? Ja ją po prostu włożę do takiej. Tutaj mam bigos. Staramy się posadzić rośliny na tej samej wysokości, na której rosła, żeby ani nie wystawały korzenie, ani żeby zielona część nie została przesypana. Na szczęście ta granica jest bardzo mocno widoczna. To nie jest ombre, żeby nie było wiadomo, tylko widać, gdzie jest łodyga, liście, a gdzie są korzenie. Więc bardzo łatwo jest znaleźć ten punkt, którego nie należy przekraczać ani w jedną, ani w drugą stronę. Jak roślina jest tak mocno rozgałęziona, mocno ukorzeniona, to będzie też stabilniejsza w podłożu. Ale wiadomo, że nowe podłoże, zawsze będzie roślina bardziej luźna niż w takim podłożu, w którym już się ukorzeni. Ale to dajcie jej chwilę, tydzień, dwa i powinna się już ustabilizować. Po którymś podlewaniu już będzie jej łatwiej. A teraz, żeby ułatwić, to można troszkę przygnieść przy samej łodydze, że tak powiem, przy samym miejscu, w którym wyrasta liście. O. Jest. Piękna. Postawię ją sobie tutaj. Szybko ogarnę miejsce pracy i zabieram się za drugą. Dobra, kolejną rośliną złapałam, jest
ale okazja Pink Dragon, która swego czasu była bardzo droga, bardzo kolekcjonerska, a teraz można ją kupić za 10 zł. No wiadomo, że no nie jest to wielka, piękna roślina, ale jednak 10 zł. Z 43 akurat. No. Tu się bardzo ładnie rozrzuciła i teraz tak, o, tu jest jakaś bulwa, cebulka czy coś. Nie wiem, czy ona jest tylko takim, jak to się mówi? Biegaczem? Jak to się mówi na to? Przybyszem? Czy z niej coś wyrośnie, ale wrzucę tutaj, żeby nie zapomnieć wrzucić. Runners, tak, to są runnersy. Te, które nie dadzą rady same sobie, tylko muszą jeszcze urosnąć. Więc tak, oczywiście jest ten koszyczek, ale zobaczymy, czy to też było wysiewane z nasion, czy z TC. Tego oczywiście nie rozróżnię, czy po prostu bulwa. Taka malutka bulwa, która mogła urosnąć, można ją było przesadzić do nowej donicy i w ten sposób się wytwarzają nowe alokazje. Tak w teorii, nie? No bo w domu to wiadomo. Bywa różnie. Dobra. Też ma korzenie całkiem niczego sobie. Jeżeli chodzi o obcinanie tego, no to nie idę prosto od dołu, tylko zacznę sobie od góry, tam gdzie jest mniejsze ryzyko na to, że trafię na jakieś korzenie. Odchylam sobie, nie widzę korzeni. Łapię jeden, dwie dziurki niżej i dalej. Odchylam. I jest ok, nie ma korzeni, więc sięgam do środka. Jak już tak sobie bardziej odchylę, to w tym miejscu, nie wiem czy będzie widać, tutaj, w tym miejscu, pojawiają się korzenie już włożone w tą siateczkę. Zwłaszcza jak się tak mocno napręży. Widać. To na nie trzeba uważać i je trzeba obciąć wokół, tak żeby łatwiej im było wyjść. Przestała mnie nagrywać kamera, nie wiem na czym skończyło, bo zobaczyłam dopiero jak się ekranik wyłączył, więc powtórzę szybko, że tutaj ta Pink Dragon ma 3 bulwy, z czwartej wychodzi i 2 kolejne tutaj, więc będzie ładnie wyglądać. I wspominałam, że roślinny świr Magda mówi, że dopóki alokazja ma żywą bulwę, nie zgniłą, to powinna być wieczna. A ja jej wierzę. Więc no, mam nadzieję, że będzie rosła ładnie. Tylko, że właśnie Magda ma wszystko w hydroponice, a ja mam w bigosie. Jej alokazje żyją, a moje bywa to różnie. Ok. Kolejna alokazja przesadzona i wygląda bardzo ładnie. Te różowe łodygi są prześliczne. I włożę tutaj też ten patyczek. Później wszystko opiszę. I ostatnie moje słowo to jest oczywiście ta alokazja Poli. Pokaż kotku, co masz w środku. Alokazję Poli miałam kiedyś, kiedy dopiero zaczynałam swoją przygodę z roślinami i jeszcze nie miałam pojęcia, o co w nich chodzi. No i oczywiście alokazja eutanazja dosyć szybko mi umarła. Znaczy wtedy jeszcze nie wiedziałam, że wystarczy w teorii tą cebulę, tą bulwę lekko przesuszyć i posadzić ponownie, tylko po prostu straciła wszystkie liście w dodatku na jesień i ja ją po prostu wyrzuciłam. O, i tutaj też jest ładna bulwa, skakuje tutaj. Dlatego właśnie wyrzucam podłoże z poprzedniej alokazji i otwieram dopiero nową,
żeby nie pomieszać bulw. Ten koszyczek jest troszeczkę inny, mam wrażenie, ale jest taki wręcz naładowany tymi bulwami. Ja je czuję pod koszyczkiem, że one aż jakby po prostu orzechy włożyć do torby papierowej. On jest bardziej, o, on jest taki bardziej filcowy, że on się naprawdę rozpada i właśnie mi odpadła bulwa. Usłyszałam takie pyk. Ona była mocno przesuszona, więc ja ją wsadziłam do tego pojemniczka, nalałam 0,5 cm wody, żeby sobie nasiąkła i faktycznie podłoże jest mocno, mocno wilgotne, ale myślę, że takie w sam raz. Mam nadzieję, że w sam raz, no bo ja cały czas Wam mówię, ja na alokacjach tak średnio się znam. Śmieszny jest ten koszyczek, zupełnie inny niż wszystkie do tej pory. No taki jest taki trochę jak wełna. On tak nie rozrywa się tak jak te do tej pory, tylko tak z takich jak kłębki wełny normalnie wychodzi. Okej, ta mi też sama odpadła. A jeżeli interesuje Was, dlaczego powiedziałam, tak wspomniałam wcześniej, że na razie nie planuję kupić nowych roślin, no bo mam za mało regałów. Taka jest prawda. Nie mam za dużo roślin, mam po prostu za mało regałów. Jak wstawię kolejne regały i już planuję, jak wstawić je do łazienki, no to wtedy będzie mi łatwiej. No a póki co... O, póki co nie kupuję nowych roślin. Zwłaszcza dużych. Ojej, wypadła. I tutaj też znalazłam jakiś orzeszek. I tak też jest już oki. Tą alokazję też wstawię do takiej większej donicy, bo ona ma sporo dużych tych bulw, więc myślę, że się sprawdzi. I dam tą resztkę gazy, którą już tutaj mam. O, i bigos. Czyżbym idealnie wyliczyła, ile potrzebuję? Dobra, nasypałam tyle. I teraz tak. Ją dam troszkę z boku. Tą dam obok. Pamiętajcie, żeby nie dać tak, tylko tak. Tak, żeby dziubek wychodził na wierzch. I tak przesypuję tak na boku, nie? Żeby to podłoże ładnie weszło tutaj wszędzie. Nie mam pojęcia, co robię. Gdyby to był filodendron, to bym wiedziała. A że to jest alokazja. To robię na czuja. Rzuciłam je po prostu tak na chybił, trafił na różne wysokości. Bo przecież one też rosną na różnych wysokościach. To nie jest tak, że one wychodzą na górę, nie? Czy tak? Zostało mi tyle podłoża, że w sumie mogłabym jeszcze jedną alokazję przesadzić. Dobra. Tutaj, moi Państwo mili, mam te trzy. Tą odłożę. I teraz wypadałoby je podpisać wszystkie. Dobra, napiszę małe A jako alokazja, kropka. Pink Dragon. I to już jest dłużej. Pink Nebula. Ona jest Nebula. Jest dłużej. Jako, że to jest duża doniczka, to mi się zmieści tu. Zmieści się. W ogóle dajcie mi znać, co to oznacza, kiedy mąż kupuje żonie alokazje, które są zwane eutanazją. I tak powstają plotki. O, alokazja Nebula Pink Dragon. Naprawdę. W ogóle alokazje są mega piękne. Są różnorodne i piękne.
Ha, w ogóle, zabawne, nie? Easy care. Łatwa opieka? Serio? Jako, że nagrywam, nagrywam aparatem, a nie telefonem. Alokasia brisbanensis. No, ona wygląda trochę jak kolokazja. A zobaczymy Tiny. Tiny Dance. O! Ciekawe. Alokasia Tiny Dancer. Myślałam, że to jest jakiś chwyt marketingowy, że to jest mała tancereczka, ale wygląda na to, że tak się nazywa ta hybryda. I faktycznie wygląda na to, że jest to Alokasia, a nie Anturium. I nawet w Dżunglu za 59 zł można ją kupić. A ja ją kupiłam, nie wiem, za 20? W Mrówce. Znaczy ja, mój mąż. Oczywiście wzięłam ją do ręki i zapytałam, czy chce mi kupić kwiatka, tak? To nie to, że on powiedział, przeszedł i powiedział, masz kwiatka. Nie, nie, nie. Nie. Alokasia Tiny Dancer. Hybryda, tańczące baletnice. Przepuszczalne, lekkie podłoże, podwyższona wilgotność. No tutaj zrobiłam biegos bardzo przepuszczalny. Prawie, że taki jak do... Prawie taką jak do kaktusów. Podobno szybko rośnie. O, Alokasia Tiny Dancer to hybryda Alokasia brisbanensis i Alokasia odora. Powstała w 2013 roku około. Spoko. Spoko, fajnie. Jak chcecie, to poczytajcie o tym na Dżunglu. Ja nie będę tu tego czytać. Ale wychodzi na to, że ona istnieje. Że to nie jest jakieś coś, nie wiadomo co. Dobra. Napiszę tak. Brisbanensis x odora. A niżej napiszę, że to jest Tiny Dancer. Żebym wiedziała, co to jest. Okej. Okay. Jak widać, w ogóle nie przygotowałam się do tego, co mam. Nie miałam pojęcia, jaka to jest odmiana i czy w ogóle to istnieje. Nie przygotowałam się i oczywiście idę na żywioł. O! I tu jest piękna nazwa dla tej pięknej oto tancereczki. I już nazwę to jako oczywiście Alokasia Poli. Jako, że nie mam zrobionego akurat żadnego miksu z olejkiem nim i tak dalej, użyję takich zupełnie, taką miałam akurat w domu. Najczęściej je kupuję, bo są tanie i dobre, a to, co jest tanie i dobre, jest jak tanie i dobre wino, więc po prostu tym przetrę, żeby się ładnie błyszczały. Dajcie znać, czy macie tą Alokasię, małą tancereczkę, baletnicę w domu. Bo ja nie wiem, czy ją widziałam, ale w sumie Alokasia mi tak się nie interesuje, więc mogłam ją przeoczyć. Dajcie znać. Jest ogólnie urocza. Myślę, że osoby, które lubią Anturio i które lubią Alokasię, mogłyby się tym zainteresować. Psy się rozszczekały, bo do sąsiadki przyjechali wiercić jej studnie, więc na szczęście już kończę. I oczywiście ten film będzie długi. Mam nadzieję, że w miarę go przyspieszę, zwłaszcza tę część przesadzaną, łuskaną, że będzie w miarę sensownej długości, ale chyba nagrywam to godzinę. Zaraz lecę do pracy, zbliża się 12, więc czas zjeść szybki obiad. No i ja nie wiem, kiedy to będę montować, bo mam chyba do zmontowania 4 filmy. Ale zaraz będę miała 4 dni wolnego, więc jakoś sobie poradzę. A więc napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć! No dobra. To teraz można obstawiać, która mi pierwsza umrze.